Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym filmie, ponieważ wykonamy sobie makijaż sylwestrowy. Przygotowałam dla Was tutaj taką propozycję na kartce. Mój makijaż będzie składał się z intensywnych, takich fuksjowych ust, a także z niebieskiej kreski na oku. Dlaczego wybrałam ten element w makijażu? Dlatego, ponieważ od niebieskiej kreski zaczęliśmy nasz pierwszy film makijażowy, czyli makijaż glow na lato. Teraz przechodzimy sobie do wykonania cieniowania na oku. I do tego użyję cieni z paletki Maxineczki, którą na pewno kojarzycie. I na początek sięgam sobie po płaski pędzel i beżowy cień i nakładam go na cały obszar, żeby tutaj mi się żaden korektor, podkład nie zbierał. Jeżeli Wasza powieka tego wymaga, to zastosujcie bazę pod cienie, wtedy przedłużycie trwałość Waszego makijażu oka, a także sprawicie, że cienie nie będą się rolowały. Cały czas używam produktów z paletki Maxineczki. Nie przyciskam tym pędzlem zbyt mocno do powieki, bo nie chcę zrobić sobie plam. Robimy też to samo na dolnej powiece, czyli podkreślam kształt. Teraz przechodzę sobie do ciepłego brązu. Do tego. Pamiętajcie, że jak wykonujecie Wasze smołki, musicie kontrolować kształt cienia i to, jak go nakładacie. I oczywiście, czy cienie są roztarte. W tym celu możemy sobie używać czysty pędzelek i po prostu cały czas tą linię, tą górną granicę rozcierać. Żeby później nie mieć takiego problemu, że jest wyraźne tutaj odcięcie. Jak będziemy to robić na bieżąco, po prostu będzie nam łatwiej. W naszym makijażu też pojawi się fiolet, czyli kolor roku 2018. Roku, który się już kończy. I teraz właśnie, jeżeli wiecie, jaki jest kolor roku 2019, to piszcie w komentarzach. Być może pojawią się jakieś nagrody. I teraz będziemy przechodzić już do takich bardzo wymagających kolorów, czyli do niebieskiego. Mam tutaj paletkę Makeup Revolution, tą piękną paletkę, w której znajdziecie kolory tęczy. I właśnie brakowało mi takich kolorów ostatnio, czyli takiego pięknego niebieskiego, trochę ciemniejszy niż błękit. Biorę sobie korektor i płaski pędzelek. Delikatne działanie tym korektorem. Tak sobie tutaj go zarysowuję. Ważne jest to, żeby makijaż wyglądał nie tylko fajnie na otwartym oku, ale też był taki w miarę równy na zamkniętym. Też możecie nam dać znać, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć na naszym kanale, jakie makijaże. Czy właśnie takie bardziej szalone, czy coś użytkowego, coś na co dzień, do pracy, do szkoły. Kochani, lecimy z tym. Czyli niebieski. Nakładamy ten niebieski. Tak? Płaskim pędzelkiem będziemy wklepywać ten oto cień. Ok, teraz drugie oko. Jak na razie cień mi się w ogóle nie osypał, więc jest bardzo dobrze. Wow! Nakładamy. Teraz sięgam po malutki, syntetyczny, taki spłaszczony pędzel, po ten sam cień i sobie nakładam właśnie przy tej linii. I sięgam sobie po ten błyszczący niebieski. Tutaj już nie mam żadnej bazy. Będę go nakładać i łączyć z tym fioletem. Super, naprawdę. Przejdziemy sobie teraz do narysowania kreski. Takim przepięknym, naprawdę przepięknym kobaltowym eyelinerem. Tym samym, którego używam w pierwszym filmiku. Ma bardzo precyzyjną końcówkę, wygodną. Ok, teraz przechodzimy sobie do jasnego, połyskującego cienia. Możecie użyć także rozświetlacza.
Teraz sobie sięgam po kredkę, po taki długopis z Makeup Revolution. Wybieram niebieski kolor i nakładam na górną linię wodną. Teraz można wytuszować rzęsy. Makijaż oczu mam już skończony i teraz przechodzimy sobie do ostatniego kroku, czyli do konturowania twarzy. Używam sobie bronzera z paletki Sofix. Nakładam rozświetlacz, czyli coś od marki Eveline. Produkt da nam takie złote rozświetlenie. Pamiętajcie o tym, żeby rozświetlacz wpracować w skórę. Dzięki temu uzyskacie taki efekt. No taki efekt glow po prostu. Makijaż tak naprawdę jest już gotowy i możecie zostawić go w takiej wersji. Możecie dodać sobie też błyszczyk na usta. I przygotowałam tutaj dwa kolory, które możecie sobie wybrać. Pierwszy to jest złoty. I on będzie pasował właśnie do naszego rozświetlacza, ale możecie wybrać też chłodny błyszczyk, który będzie ładnie komponował się z kącikiem wewnętrznym. Pokażę Wam obie wersje. Najpierw nałożę sobie błyszczyk. Tak wygląda makijaż z błyszczykiem. A teraz przejdę sobie do pomadki, do takiej fuksjowo-fioletowej pomadki. Sięgam po konturówkę z Freedom. I obrysowuję moje usta. Pamiętajcie o tym, żeby konturówka była dobrze naostrzona. Przez to będziecie mogły precyzyjnie wyrysować kształt. Możecie w tym momencie również powiększyć Wasze usta. Pamiętajcie o tym, żeby nie wychodzić zbyt wysoko poza naturalny kontur. Jak obrysowujemy usta, musimy być w odpowiedniej odległości od naszego lusterka, czyli nie za blisko, żebyśmy wszystko doskonale widziały. Czy obie strony na przykład są równe. Teraz przechodzę do nakładania pomadki. Użyję do tego celu pędzelka. Gotowe. Teraz możecie iść na imprezę. Kochani, dobrnęliśmy do końca tego tutorialu i tak prezentuje się efekt końcowy, czyli fuksjowe usta i niebieskie cieniowanie na oku. Domyślam się, że ten makijaż może wydawać się Wam trochę szalony. No ale taki właśnie powinien być makijaż sylwestrowy, czyli robić wrażenie. No i powinien być inny od tych makijaży, które wykonujemy na co dzień. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, komentowania wszystkich filmików. I co, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku.